Na chacie wujka Czarka wita was wujek Czarek znowu nadaje, czyli J23, szpieg numer 1 w Polsce kiedyś ludowej. Dzisiaj będzie ciekawy odcinek pewnie dla niektórych, bo takie pytanie dostałem, żeby zrobić taki odcinek. Odcinek będzie się nazywał, znaczy nazywa się, bo już jest, nazywa się najgorszy film, w jakim grałem. Tu. Suspense, zaskoczenie, aż muszę poprawić biżuterię. Tak poprawiał biżuterię w Sztosie 2 Borys Szyc. Zobaczcie sobie, to jest taki, no, zawsze brał rękę. Miał złoty zegarek, czy tam bransolet, już nie pamiętam, robił tak. Podobno tak cyganie właśnie poprawiają biżuterię sobie na rękach. Teraz to się mówi oczywiście Romowie, kiedyś się mówiło cyganie. Nie wiem dlaczego, według moich obliczeń ilość Romów w Polsce jest dokładnie taka sama jak cyganów. Nikogo tutaj oczywiście nie, to jest poprawność polityczna. Słuchajcie, to poprawność polityczna idzie chyba za daleko. Ja jestem biały. Mówcie do mnie białasie. Kurde. No dobra, tak czy inaczej, jedziemy. Najgorszy film, w jakim grałem. Oczywiście to są takie podpunkty, takie pytania do pytania. Czemu przyjąłem rolę, czy żałuję, co mogłem zrobić lepiej, czy będąc na planie czuć, że film jest słaby lub dobry, czy zdarza się tak, że grając w filmie wydaje się wszystkim, że film będzie dobry, a okazuje się klapą i na odwrót. No słuchajcie, wprost nie opowiem wam, który uważam, nie opowiem wam, bo ja powiem wam, dlaczego ja uważam, że to był najgorszy film, czy wydaje mi się, że był najgorszy film. Ale generalnie muszę zrobić duży wstęp, który może nam zająć cały odcinek. Nie, ale wstęp jest taki, że no nie wiadomo, komu film się spodoba, a komu nie. Są filmy wybitne, które też ludziom nie wchodzą, a dostają Oscary. Był taki film Szpieg. Kurczę, no wiem, że to jest wybitny film. Amerykański film. Dzieje się w latach tam 50., zdaje się, na Węgrzech akcja. Kurczę, przysnąłem na tym filmie parę razy. No bo ja, jak wiecie, dzielę filmy na dobre i na filmy dla wyspanych. I to był film dla wyspanych. Dostał wiele nagród na świecie ten film. Ale no mnie nie wszedł. No i co zrobisz z takim fanem? To ja jestem głupi? No bo wszyscy mówią, że film jest dobry. To też musisz potakiwać, że jest dobry. No mówisz, no być może dobry. Ale no mi nie wszedł. I dlatego jest mi trudno was przekonać do tego, który film jest dobry, który zły. Wiadomo, że jest ktoś taki jak reżyser, przynajmniej w Polsce jest taki układ reżyserski, mniej producencki, bo w Ameryce jest producencki system robienia filmów. Polega to na tym, że jest jakaś wytwórnia na przykład Universal albo Metro Goldwyn Mayer i oni pozyskują scenariusze, kupują te scenariusze, znają się na tym, bo na tym się trzeba znać. I do tego projektu pozyskują ludzi, czyli angażują reżysera, scenarzystę, autora muzyki, gwiazdy, na które się chodzi, bo to Ameryka wymyśliła system gwiazd. Wymyślili sobie właśnie ci producenci, ja sobie takie wyobrażam, grubi producenci z grubymi cygarami, wymyślili sobie, że jak publiczność identyfikuje się z danym bohaterem, chce być tak samo ubrana jak James Dean, na przykład chłopaki, albo tak samo ubrana jak Marilyn Monroe. I zauważyli, że wtedy ludzie więcej kupują biletów. Mówią, to dajmy im te gwiazdy, niech ich kochają. Gwiazdy się daje po to, żeby ich kochano. Tak wymyślili w Ameryce. A potem drudzy Amerykanie, jeszcze bardziej przebiegli, wymyślili, że fajnie też jest, jak się gwiazdy nienawidzi. Stąd powstał hejt, bo też się o nich pisze. I to też nagania ludzi do kina. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W Polsce jest system raczej taki artystyczny, system reżyserski. Zazwyczaj jest tak, że na przykład, nie wiem, pan Wega czy pan Pasikowski, oni sami piszą scenariusze, z tymi scenariuszami pozyskują dopiero producentów, którzy mówią, o, na tym można zarobić. I wtedy organizują sobie, tak jak oni widzą, organizują sobie produkcję filmową. To się nazywa idea fix. I zadaniem reżysera, artysty, który wymyślił dane dzieło, jest zarazić tą ideą fix innych. I uwaga, i jestem przekonany, że każdy idąc na plan aktor jest przekonany, że to, w czym gra, jest zajebiste.
chociaż rzeczywiście zdarzają się takie seriale, serialiki, te takie mydlane opery najczęściej, że nawet aktorzy mówią, czasami się spotykamy, wiesz, gram w takim gównie, no ale wiesz, muszę dla pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam szczerze, że mnie ta wysokość szczęśliwie ominęła. Za moich czasów, jak ja startowałem, robiłem kino, to wydawało mi się, że te wszystkie filmy, w których gram, są dobre. Scenariusze są dobre, ja je zawsze czytam od deski do deski. I no, przyjmujesz rolę. Oczywiście, no, kiedyś, jak przyjmowałem rolę, to było tak. Rozmawia ze mną pani producent, to jeszcze była Basia Ślesicka, mama Maćka Ślesickiego. I mówi tak, Czarku, mamy dla ciebie rolę, ja taki szczęśliwy, super, tylko uważaj. No nie możemy ci zapłacić normalnej stawki, bo z mało pieniędzy, no ale wiesz, albo robimy film, albo nie, ale w następnym filmie ja ci to wyrównam i ci zapłacę dobrze. Przychodził następny film, rozumiesz? I ona mówi, wiesz co, naprawdę, nie mamy pieniążków i tak dalej, i tak dalej. Ja nie robiłem filmów dla pieniędzy. Pierwszy film, na którym zarobiłem pieniądze, opowiadałem wam to zresztą, to był dopiero Killerów dwóch. Bo pierwszy Killer, no to dostałem scenariusz, jaki dostałem, taki, z którego nie wynikało nic takiego, tylko, że to będzie taki poprawny, fajny film, sympatyczny, no i trzeba dać z siebie wszystko, żeby był lepszy niż sympatyczny. No a potem był już scenariusz ten właściwy, po którym już wiedziałem, że to będzie hit. To już naprawdę czasami wiadomo, że to jest, grozi hitem. O, może tak się umówmy. Ale! Tu jest pierwsze ale, o którym chcę powiedzieć. Ale był taki film Miasto Prywatne. Słuchajcie, to był film chyba po Psach on powstał. Tam też grał Bogusław Linda, tam masa aktorów grała, ja nie. Bo mnie tam ten reżyser niespecjalnie tam za mną przepadał. Jest wielu reżyserów, którzy za mną nie przepadają, mnie nie obsadzają. Jakoś tak cały czas programowo. Ja mam chyba coś takiego w sobie, że zyskuję przy bliższym poznaniu. No stąd może tyle, dlatego jest tyle subskrypcji, że już mnie znacie i wiecie, że jaki jestem. Jestem? Jaki jestem? To ja. Tak, Michał Wiśniewski. Ale jest coś takiego, że są reżyserzy. Co? Pazura jest najlepszy w komedii? Nie, weźmiemy Pipcińskiego, pokażemy, że Pazura nie jest najlepszy w komedii. No i biorą. No i biorą. I wolno im. I rzeczywiście programowo nie brali mnie ci reżyserzy. Ale czemu to mówię? Miasto Prywatne. Ja przeczytałem ten scenariusz i był wybitny. Wiesz, wszyscy byli tak napaleni, łącznie z Bogusiem Liną. Kurczę, ale to wali, to mafii, o tym Miasto Prywatne, tu będzie hit. I wszyscy byli tak przekonani, że to będzie hit, że wyszła klapa. A podstawowym elementem, że wyszła klapa, to było to, że wszyscy aktorzy, którzy grali z Liną, chcieli być Lindą. Tam wszyscy chodzili, mówili w ten sposób, wszyscy normalny we. To było nie do zniesienia. Kurczę, jakoś to było też tak lewą ręką realizowane i tego. Nie to, żebym się czepiał, ale ten film nie wyszedł. To była klapa. Wszyscy byli zdziwieni. Czyli może tak być, że czytasz scenariusz wybitny i można go schrzanić. Są też scenariusze, które są takie sobie i wtedy biorą pazurę. Ja miałem takich parę przypadków. Ja mówię, słuchajcie, ale to jest słabe. To by może coś tutaj... Czarek! No ale jak ty to powiesz, kurwa, no tak nie jaja, wiesz, zrób tak. Ja miałem z tym problem, słuchajcie, za każdym razem szedłem do jakiejś telewizji na wywiad, do śniadaniowej czy podwieczorkowej, bracie, wszystko jedno. Chodziłem na te wywiady i ja mówię, ale jaki będzie temat? Nie, panie Czarku, nieważne jak, pan będzie, to będzie takie jaja, normalnie, to będzie takie fajnie, no. Znacie moją filozofię życia, fajnie to jest fajnie. Ja lubię być przygotowany do wszystkiego. Pytają mnie czasami, czy ja improwizuję na scenie. Improwizacja musi być dobrze przygotowana. Czasami całe noce nie śpisz, żeby przewidzieć, jak masz nowy tekst, co się stanie, jak ci tak powiedzą, albo jak to powiem, czy gdzie jest puenta, czy może tu, czy może obok, czy może przesunąć ten środek ciężkości. To już jest potem jak partytura, bracie, te nutki ustawiasz sobie, a potem to ma wyglądać, że to powstaje teraz. Na tym polega magia estrady, magia teatru, że widzowi musi się wydawać, że to powstało teraz, tu, w tym momencie się stało. Wtedy mamy takie, o, wiesz, że jest fajnie.
I miałem wiele takich propozycji i wykonałem je, gdzie wiedziałem, że to jest, ale dobra, przyciśniemy pedał, zrobimy tak, żeby było dobrze. Jaki jest mój najgorszy film, w jakim grałem? Słuchajcie, ja ostatnio robiłem Q&A dla Was i też dostałem zarzut, że według kolegi, który to pisał, Posterunek 13 jest najgorszym filmem, jaki widział. No to tu raczej powinienem Was zapytać, który jest najgorszy film mój, w którym grałem. Tylko, że to nie jest nigdy mój film. Nigdy. To jest tylko moja rola. Jedyny mój film to jest Weekend. I tu możemy dyskutować. Dlaczego się komuś wydaje, że jest zajebisty, a komuś innemu się wydaje, że jest niezajebisty. Patrzcie, nie wiem, czy wiecie, że espresso we Włoszech piją odwrotnie. Najpierw piją wodę, dopiero potem kawę właściwą. Ja robię tak samo. Pamiętajcie, najpierw woda, potem espresso. Jak tak lamiesz, to się otwierają kubki smakowe. Chyba też to mówiłem. To mówię o własnych uczuciach. Powstał kiedyś film, który, uwaga, widziałem ostatnio chyba na Kino Polska i mi się go świetnie oglądało w telewizji. Bo jest jeszcze są jeszcze jedne czary mary. Zauważcie nieprawdopodobną rzecz, że idziesz do kina na film i mówisz, taki sobie, potem go oglądasz w telewizji, nie możesz oderwać oczu. Jest coś takiego, że kino ma inną wagę i telewizja ma inną wagę. Inaczej oglądasz film w telewizji jak słowo honoru, a inaczej w kinie. I na przykład walorem Killera pierwszego było to, on się świetnie oglądał w kinie. W telewizji też, ale w kinie się oglądał genialnie. A druga część była przedobrzona, moim zdaniem skromnie. Dlatego, że było za dużo gagów, za dużo kabaretu, za dużo śmiechu i było coś takiego, ja byłem na takich projekcjach, gdzie coś się stało, ludzie ryją ze śmiechu, a już poleciały dwie następne puenty i ludzie się gubili. Było za dużo żartu, a w Killerze pierwszym było tyle, że no bo to jest jednak rozmowa ekranu z widzem. Jak się coś stanie na filmie, zwłaszcza w komedii, na ekranie śmiesznego, to wszędzie musisz wiedzieć, kiedy przestaną się śmiać albo się wyśmieją, żeby powiedzieć coś dalej i żeby to nie umknęło widzowi, bo przecież film idzie od punktu A do punktu B. W międzyczasie toczą się inne podakcje i tak dalej. Ale on do czegoś zmierza. Jak się gubisz w tym, do czego film zmierza, no to masz problem. Mówisz, co to za film? A w telewizji nikt ci nie przeszkadza, nie? Najwyżej stara coś tam mamrocze. No ale to ci leci, możesz sobie zrobić stop klatkę, nic ci nie umyka. I takim filmem moim, gdzie ja pomyślałem sobie, że oho, jest niebezpiecznie, był film Wirus Jana Kida-Wybłońskiego. Nie mam nic do Janka i do jego talentu, bo to wybitny polski reżyser, ale powiem Wam szczerze, że to był taki moment, Wirus. To był taki moment w życiu naszego kraju, że ta mafia, wszędzie była mafia, ruska mafia, polska mafia, strzelali do siebie i o tym się robiło filmy i nagle powstał pomysł filmu, żeby zrobić film, uwaga, o hakerze komputerowym. Ja już wtedy się zastanawiałem, jak zrobić film o hakerze. Ja w ogóle nie wiedziałem, że się na komputerach nie znałem. To były jeszcze, te komputery były w powijakach. Nikt nie miał jeszcze, wtedy nie było komórek. To komputer to było coś takiego, takie pudło i ktoś robił tak. I to było o hakerze, nie? No jak można zrobić film o hakerze, że... Zauważcie, że wszystkie filmy o tych hakerach komputerowych polegają na tym, że ten haker coś tam odkrywa, a potem go gonią, strzelają, bo to już jest real. Jak to się dzieje wszystko w telewizorku, no to co pokażesz? Cyferki migające i jego jak... No i koniec filmu, nie? No więc ten haker komputerowy musiał mieć jakieś przygody. Tam była ruska mafia, była piękna kobieta, Paulina Młynarska, która miała romans z wężem. Może było jakoś inaczej. No. Do tego stopnia to już było podejrzane, że scenariusz tego filmu napisał Maciek Ślesicki, ale potem właśnie pan reżyser jeszcze z innymi scenarzystami zaczęli go zmieniać do tego stopnia, że Maciek wycofał swoje nazwisko. Bo mówi, że nie o to mu chodziło w tym filmie. Czyli to już był znak. No ale już miałem kontrakt podpisany i drugi taki znak, który mi zwrócono potem uwagę na festiwalu w Gdyni, to był taki, że no, ja tam grałem w Brodzie i w Trwałej. Przez 3/4 filmu.
No ja wtedy byłem na fali i ktoś tam mówi jako zarzut właśnie, powiedział w ten sposób, że mówią, no ale po co obsadzać pazurę do głównej roli, jak on w 3/4 filmu nie wiem, że to pazura. No bo nie do poznania byłem, taki zarost, bracie, tutaj trwała i dać tyle, nie? Rewiński tylko był taki charakterystyczny, bo wiadomo, że to Rewiński. To jest w ogóle sztuka, słuchajcie, mieć twarz Rewińskiego, zarost Rewińskiego i wiedzieć i umieć grać. Ty, on ma tylko tyle do grania, oczy ma. Oczy i to, co powie. A, fajnie, i wszystko jasne. A, memory i ten. No i wiadomo, nie? Nie ma ciało do grania. A tu pazura nagle gra tak. Nikt za nie grają. No i to też był jakiś tam zarzut do tego. Ja pamiętam, że ten film miał premierę na festiwalu w Gdyni. Na festiwalu w Gdyni jest taka zasada, że jak jest film premierowy, to przychodzą artyści, którzy go tworzyli, reżyser, scenarzysta, no wszyscy, którzy mogą, kłaniają się na scenie, dostają kwiaty i zapraszają na film. Film się odbywa, publiczność klaszcze lub nie, jest taki pomiar oklasków, bo jest na koniec festiwalu nagroda klakiera. Czyli jak tam jest ileś decybeli, któryś film wygrywa, to dostaje nagrodę klakiera. Taką nagrodę publiczności. Dlatego publiczność czasami długo stoi i napierdziela rączkami, bo im się ten film podobał, to wtedy przynajmniej ten film ma na nagrodę klakiera, ma na ten. Tam słabo klaskali, ale obowiązkiem artystów po projekcji jest przejść do takiej wielkiej sali, gdzie są dziennikarze i jest konferencja prasowa. I życzliwi mi ludzie, jak ja szedłem na tę konferencję prasową, w tym tłumie ludzi, dziennikarzy, mówili mi tak: Czorek, spierdolaj, jedź tam, bo cię zajadą, spierdolaj. Mówię, no ale jak? Ja tu jestem z załogą, z towarzystwem, ja jestem z twórcami, ja muszę bronić swojej roli z tego filmu. W każdym razie to była stypa. To już nie było nic przyjemnego. No myśmy się tam dwoili, troili. Pierwsze pytania, jeszcze jest coś takiego jak orkiestracja opinii. Parę filmów można było w Gdyni wykończyć w ten sposób. Orkiestracja opinii jest taka, że w Polsce wtedy, nie wiem jak jest teraz, bo już dawno nie byłem na festiwalu w Gdyni, ale kiedyś w Polsce było tak, że każdy dziennikarz, czy tam recenzent, bał się pierwszy powiedzieć swojej opinii. Na przykład film mu się podobał, mówi tak, no tak, ale kurde, może jestem głupi, może był zły, poczekam, co inni koledzy powiedzą. I to, jaki ton nadała pierwsza osoba pytaniem, ustawiał całą konferencję prasową. Byli reżyserzy, którzy najmowali albo dogadywali się z niektórymi dziennikarzami na to pierwsze pytanie, które ustawiało konferencję prasową. Bo jeżeli ktoś zadał na konferencji prasowej pytanie mam do producenta, a ile kosztował naszych pieniędzy ten film? No to już wiadomo było, kurde, że nie jest dobrze. Albo ktoś zadał pytanie tak: no pierwszy raz widzieliśmy pana Cezarego w tak wspaniałej roli. Można zapytać, jak pan ją tworzył? Czyli już nadany ton. No to wszyscy się podłączali. Właśnie. I pani Pipcińska też. I pan Kieratyński też. A zdjęcia, jakie ładne. I to już szło w górę. Pamiętajcie, kiedyś tak robiono w teatrze, jak nie było kinematografii, nie było filmów. Kiedyś tak robiono w teatrze, byli tak zwani klakierzy. To byli wynajmowani przez reżysera i producentów ludzie, którzy klaskali na zamówienie. I na przykład kończył się badziwiarski spektakl, a tu jest wow! No ci, co im się nie podobało, mówią: chyba jestem głupi, dobra, też będę klaskał. I to na tym to działa. To tak samo jest na konferencjach prasowych w Gdyni. Pierwsze pytanie, pierwsza rzucona myśl od dziennikarzy, ona decyduje, jaki jest odbiór tego filmu. Nie jak jest film, bo film, jak jest koń, każdy widzi. Tylko jaki jest odbiór filmu. I wtedy właśnie to pierwsze pytanie było jakieś masakryczne. Po co się wydaje filmy na takie coś? No i weź teraz odpowiedz, no jak to po co? Musieliśmy zrobić dobry film. I zaczyna się ekipa tłumaczyć. To jest najgorsze, co może być, jak się zaczynasz tłumaczyć, nie? No, to jest tak jak z tym sprytnie zadanym pytaniem. Czy pan nadal bije swoją żonę? Rozumiesz? Jeżeli odpowiesz: nie, już nie biję swojej żony, znaczy, że ją kiedyś biłeś, nie? A jak odpowiesz tak, że bijesz, to znaczy, że ją bijesz, nie? To już nie masz co odpowiedzieć. To jest źle postawione pytanie.
tego uczą na dziennikarstwie. Jeżeli ktoś was jest ciekaw, to tego uczą na dziennikarstwie. Zauważcie, że dobry dziennikarz potrafi tak ustawić rozmowę, że nawet z inteligentnego, mądrego człowieka zrobi debila. I nie wybrniesz z tego, bo to są takie socjotechniczne myki, że no, to trenują ludzi. Tak samo trenują agentów na przykład, którzy są tam gdzieś w służbach. Że oni wiedzą, jak się odezwać, kiedy, na jaki temat, kiedy milczeć. Bo to są niuanse, po których wszystko można poznać. No możesz zniszczyć człowieka, jak jest dobry dziennikarz, to nie masz szans brać. Czasami lubię takie potyczki, ale to wtedy oni, jak nie wiedzą, to krzyczą. Zauważcie, że u nas w Sejmie jest coś takiego, że jak nie wiedzą, co powiedzieć, posłowie to krzyczą jedni na drugich. To słabe jest. To jest taki jarmark. Senek Laskowski zawsze mówił, że czym odróżnić w Sejmie posła od osła? Bo poseł w Sejmie głos zabiera, a osioł podnosi. I to mi się zgadza z tym, co widzę. W każdym razie, wracając do tego filmu Wirus, no po tej smutnej konferencji prasowej był jeszcze bankiet. Uwaga, to jest niesamowite, bo bankiet jest płacony przez producentów. To producenci zapraszają twórców i zapraszają dziennikarzy. Cały, że tak powiem, no ten festiwal w Gdyni akredytowany, którzy mają te wszystkie, te przychodzą najeść się i napić na koszt producenta. I najlepiej, bo ci sami dziennikarze, którzy na nas wylali jad, to potem wódeczkę pili na tym bankiecie, bo to było w takiej fajnej restauracji, najedli się łakoci, rozumiesz, przychodzili, dobra, wiesz, no czasami tak nie wyjdzie, Janek, no do reżysera, no musiałem tak ci wiesz, no jestem dzień stary, no kurwa, no, za to mi płacą, ale Janek, pamiętaj, no brudzia, Zbyszek, Heniek. Wtedy zrozumiałem, że być albo nie być filmu odbyła się gdzie indziej. Remont jest u mnie, daszek robią na tamtym. I ja na przykład, dla mnie jest najfantastyczniejsze to, że tu jestem u was na kanale, bo rozumiesz, może się zdarzyć rzeczywiście tak, że jakiś recenzent napisze, że Pazura gada brednie i na przykład młodych ludzi sprowadza na niewłaściwą drogę. Może tak być, ale wiecie, to jest moje, nie? Wy decydujecie, piszecie komentarze, ja z nimi dyskutuję. Staram się, żeby ten kanał, bardzo się staram, żeby ten kanał był jaki jest. Żeby był między nami dialog, żebyście zrozumieli te aspekty życia, których nie da się wyeksplikować i wytłumaczyć. To jest tak jak z małym dzieckiem. Dopóki się samo nie sparzy, to nie będzie wiedziało, że to jest gorące. No jak go piszesz gorąco? Jak go piszesz zimno? Jak go piszesz kolor? No nie da się. Powiem wam szczerze, że na planie ja nie czułem, że to będzie słaby film, dlatego że wszyscy się naprawdę bardzo starali. Czy słaby film? Przysięgam wam. Ja go widziałem teraz ostatnio na kanale Polska. Słuchajcie, no to świetnie ogląda. Kurczę, ja sobie oglądałem, mówię, jakie to zabawne, śmieszne tego i dziwne. I ten, ale było, no ale zobaczcie, tam historia komputerów, tego hakerstwa jest taka słaba. Ja pamiętam, że tam były naprawdę niebezpieczne rzeczy, bo myśmy z Janem Englertem, że Jan Englert grał, naprawdę wybitni aktorzy tam grali. Ja pamiętam, że w tym wirusie, no to tam były takie rzeczy, jeździłem samochodem czerwonym, takim, kurde. Cóż to było za ten amerykański, to był Chevrolet czy coś, nie pamiętam. Pozwolili mi jechać. Ja pamiętam, że tam była taka scena w metrze, słuchajcie, że tam ścigamy jakiegoś tego naszego przestępcę i były dwie sytuacje, żebyśmy ludzi pozabijali. Pan Jan Englert po raz pierwszy w życiu prowadził samochód ze skrzynią, automatyczną skrzynią biegów. I jest takie, że podjeżdżamy, jest zejście do metra, podjeżdżamy pod samo, no nie wolno tam, ale nam wolno było, bo tu filmowcy, podjeżdżamy pod samo zejście do metra, słuchajcie, pod same schody i zbiegamy z tymi schodami, koniec ujęcia. Słuchajcie, i on wyskoczył z tego samochodu, no to był automat, pierwszy raz w życiu prowadził. My zbiegamy ze schodów, a samochód tyk jedzie. Jak wjedzie na schody, to już go nie zatrzymamy, to już wjedzie na peron, rozpierdzieli wszystko, ludzi pozabija. I wiecie, że jak gnałem na górę pędem, i jeszcze drzwi były otwarte, bo on zostawiał otwarte drzwi. I na szczęście były otwarte, bo ja wskoczyłem i ręką nacisnąłem na hamulec. I ten samochód się zatrzymał, że miał połowę koła, już miał przedniego na
stopniu, na ostatnim, na tym pierwszym stopniu. No, a drugie to było tak, że niby ten bandzior uciekł i czekamy na akcję, bo wjeżdża metro i wzdłuż tego metra biegniemy. Tam gdzieś, jak się kończy peron, w taką czeluść czarną. Ty, ja tam wbiegłem. Ja byłem tyle od pociągu. Ja mówię, ma, co ty robisz? Ma, miał się zatrzymać, ma, kamera nie działa, ma, życiem ryzykuję, debilu, ma. No ja mówię, no ja gram, wiesz, do stopu, nie strzelam stopu, więc zapierdzielam dalej, nie? Myślałem, że to jest wszystko zabezpieczone. No i takie były przygody tam, były ten... Jeszcze tam była taka scena, Matko Boska, co to była za scena w tym filmie, słuchajcie. Myśmy odkopywali grób jakiś na prawdziwym cmentarzu, był przygotowany na miejsce. Tam strzelali do nas na tym cmentarzu, myśmy się chowali. Kurde. I tam była taka scena, to chyba ten film, mi się wydaje, nie pamiętam, może to inny. I tam była taka scena, ja pamiętam, że my jesteśmy, wpadamy do świeżo wykopanego grobu. No i powiem wam, takie ten, byliście kiedyś w świeżo wykopanym grobie? Na cmentarzu? Ja byłem. Śmierdzi. Śmierdzi trupem. Słuchajcie, ta ziemia gdzieś przechodzi tym i tym i ja myślałem, że nie, no niedobra. Ta ziemia jest po prostu... Kiedyś było tak, że nie wolno było studni kopać blisko cmentarza. Te budynki, które stoją, to nie wolno było korzystać ze studni swojej. No bo to przechodzi latami. Tak cmentarze mają 100, 200, 300 lat niektóre. No, teraz się ludzi kremuje, to jest trochę inaczej. Ale kiedyś, wiecie, że teraz ludzie się palą dłużej? Rozmawiałem z takim facetem, co w krematorium pracuje. I on powiedział, panie Pazura, mówi, teraz się nie opłaca już kremować ludzi. Ja mówię, dlaczego? Panie, kurde, kieszek pierdyknął, rozumie pan tego? Aj, sproszkowany, wie pan ten. Ale teraz, panie, przez to, co my jemy, mówię, jest tyle ołowiu, tyle metali ciężkich w człowieku, mają nadwagę. Panie, to się pali 2-3 razy dłużej, a pieniądze te same, nie? Ja muszę, mówię, inne stawki wziąć, ale ja wezmę inne, to gdzie indziej im pójdą, bo się spalą. To jest problem. Oni mają problem, ci krematorzy. Także film Wirus pozostał w mojej pamięci emocjonalnej jako ten, który nie wyszedł. Chociaż jeszcze raz powtarzam, teraz jak się ogląda go w telewizji, to jest super film z tamtych czasów i ten film w tej chwili z pełną odpowiedzialnością polecam wam do obejrzenia film Wirus w roli głównej Cezary Pazura i Paulina Młynarska. Oczywiście mam do was prośbę teraz po tym odcinku najgorszy film, w jakim grałem. Chciałem was zapytać, jak wy myślicie, jaki waszym zdaniem jest najgorszy film, w jakim grałem, chociaż nie, jest najlepszy film, w jakim grałem. I tu wymienicie 70 kilka tytułów. Poznam was i was lubię. Pozdrawiam was serdecznie, zapraszam za tydzień. Będę mówił jeszcze gorsze rzeczy. Trzymajcie się.